Drogi mężu mój, skarbie, chciałam Ci podziękować za prześliczny dzisiejszy dzień, za pełen emocji, pełen uczuć, pełen całusów od Ciebie. Naprawdę minął bardzo fajnie i zadowolona jestem, że jesteśmy razem, że kochamy się i że zaczęliśmy nowy trok życia z nową rodziną. Połączyliśmy dwie rodziny razem. Kocham Cię. Wow, nie wiem jak teraz to podwoić, kochana Martusiu, a teraz już powiem kochana żono. To tak trochę też musimy się przyzwyczaić do tego, ale to jest następny krok w naszym życiu. Połączamy rodzinę, tak jak powiedziałaś, a także żeby ta nasza miłość i szczęście zadowolenie nasze, zadowolenie życia było takie. Żeby lepsze, ciągnęło się dalej. Ciągnęło się dalej, żeby było lepsze i żebyśmy wkrótce dalej ciągnęli nasze piękne życie, tak? Piękne życie i także żebyśmy, nie wiem, powiększyli rodzinę tak niedługo. Także... No to fajnie. A też byśmy chcieli bardzo podziękować naszym rodzicom, jednej mamie i drugiej mamie za pomoc z sukienkami, z bridal shower, za całą pomoc z weselem, dla tatów też bardzo dziękujemy. Dla wszystkich gości z Polski chcielibyśmy podziękować za prezenty, za miłe życzenia, za naprawdę troskę o nas i nam jest bardzo, bardzo miło. Dziękujemy i prześlemy zdjęcia i bardzo miło nam. Dziękujemy. Do widzenia i dobranoc. Happy honeymoon, honey! Yes, nie możemy się... Yes. Tak, jedziemy Hawaii. Na Hawaje. Hawaje idziemy, także nie możemy się doczekać. Będzie dobrze, będzie fajnie, tak? Będzie super, nie tylko będzie fajnie, także... Fajnie, fajnie dzień się zakończył, dziękujemy nie? naszym rodzicom, wiemy, że nie tylko to jest dzień dla nas pełen emocji, ale także dla nich może dwa razy tyle, jak i dla nas, także oni to przeżywają razem z nami i... Ale myślimy, że oni równie tak samo jak my się dobrze bawili. Dobrze tak się bawimy się, jesteśmy, no nie wiem, super zadowoleni. Dziękujemy. Dziękujemy.